Cześć, witamy naszych fanów Strefy Music Art. Jesteśmy dzisiaj w klubie Falcon. Gościmy Wojtka Wojdę, wokalistę, lidera, założyciela grupy Farbenlehre. Witam serdecznie. Spotykamy się w zasadzie tutaj po raz drugi z naszym portalem. Znaczy, ty się spotykasz. 2 lata temu mieliśmy przyjemność ciebie gościć, co prawda niestety online'owo. Takie czasy były też. Takie czasy, no właśnie. Teraz mamy tą możliwość, że już możemy się spotkać na żywo. Trochę zmian nastąpiło, ale chciałem się na początek zapytać, Wojtek, co się zmieniło między tymi w ciągu tych 2 lat? Jak daliście sobie radę w pandemii i czy już powróciliście na 100% do tego, co było sprzed? To żadna tajemnica, że ostatnie 3 lata przetrenowały wszystkich w temacie wolności, w temacie tego, co nam się wydawało o świecie, że jest już pewne rzeczy są do przewidzenia, pewne rzeczy są już jasne i oczywiste. Okazało się, że nic nie jest jasne i oczywiste, bo najpierw wyskoczyła pandemia, która wywróciła całą gospodarkę światową i nie tylko. Wiele branż do góry nogami. Chwilę później pojawiła się wojna za naszą wschodnią granicą. Ktoś powiedział ostatnio wczoraj, że wojen teraz na świecie jest 40. Tak, no ale zawsze jest bliższa ciało koszula. Ja podejrzewam, że jak ktoś mi mówi, dlaczego nie przejmujesz się wojną gdzieś tam w Kongo, no to ja mówię, bo Kongo jest daleko. A czy Kongo się przejmowało drugą wojną światową, która nas zaatakowała? Nie sądzę. W związku z powyższym, że to tak działa zawsze, że ciało jest bliższa koszula, jeżeli coś się dzieje bezpośrednio za naszymi granicami. To jest kolejna wywrotka. Mówię, że kolejna wywrotka, co wywróciło świadomość, dlatego, bo jak ja się urodziłem w latach 60., to pamiętam, że wojnę znaliśmy tylko albo z Kapitana Klossa, z komiksów, albo z 4 pancernych. Dokładnie. Jeszcze tam były jakieś tam filmy. Stawka większa. W związku z powyższym, no Kapitan Kloss powiedział. Także no to, tak, dokładnie. To wychodzi. Więc te 3 ostatnie lata rzeczywiście przewartościowały wszystko wokoło. Bo tu pandemia, tu się okazuje, że nagle można było wszystkich wziąć, że tak powiem, za twarz i zrobić z nimi co chcieli. Na baczność siedzisz w domu, nie wychodzisz, na rozkaz wychodzisz. No to, że tak powiem, trening był dość mocny. I dla nas też. W związku z powyższym pytasz, jak sobie radziliśmy. No, przede wszystkim radziliśmy sobie tak, że hasło, które ja kiedyś już dawno temu nawet śpiewałem o tym, że jeśli chcesz liczyć, to licz na siebie. To się potwierdziło. Nie mogliśmy liczyć wtedy na pomoc ani kolegów z branży, bo też uważam, że ta branża gdzieś się pogubiła w tej pandemii, to znaczy każdy sobie rzepkę spróbował. Jak ktoś złapał gdzieś tam jakąś cichą robotę, to raczej się nie dzielił informacją, tylko robił to po kryjomu, po tajnie. Po drugie, władza po raz kolejny pokazała, że myśli tylko o sobie, na pewno nie o innych, i na pewno nie o artystach w tym przypadku, ale przy tej władzy to mnie akurat nie dziwi, że artystów nie doceniają, no bo tak, artyści też się nie doceniają. Natomiast co gorsza, jak był ten taki fundusz wspierania twórczości, to skapnęło tylko najbogatszym, to było śmieszne, że Kozidrakowej dali pieniądze na 11 helikopter, a Świeżyńskiemu na 12 stadninę koni, a nie dali ludziom, którzy faktycznie przymierali głodem wtedy. My też byliśmy w sytuacji krytycznej w tej pandemii finansowo, to nie ukrywam tego. No bo zabronili nam grać koncerty, my byliśmy gotowi, zwarci, ale nie mogliśmy tego robić. Oczywiście kolejna przytyczka do tej całej sytuacji jest taka, że na targowiskach można było handlować, do kościoła można było chodzić, ale koncertów grać nie można było. Więc wiesz, pytanie, jak sobie radziliśmy, jest retoryczne. No wiadomo, że tragicznie, dlatego, bo w momencie, kiedy nie możesz robić tego, co lubisz, tego, co kochasz, musisz siedzieć w zamknięciu w domu, to wiesz, no artyści żyją tylko wtedy, kiedy tworzą. I wtedy, kiedy grają. Dużo tworzyliście. Tak. No więc myśmy stwierdzili, że skoro nie możemy grać koncertów, skoro nie możemy się spotykać z ludźmi na żywo i wymieniać jakichś tam fluidów czy energetycznych pokładów mocy, to co ma miejsce na koncertach, no to stwierdziliśmy, że coś musimy robić, żeby nie zwariować. Więc rzeczywiście po pierwsze w 2020 roku bardzo szybko w 3 miesiącu pandemii powstała piosenka Déjà Vu, która jest na płycie Dokładnie. Na zdrowie. Z kolei w 2021 roku powstała płyta Pieśni XX wieku, a nawet już zaczęła być robiona w 20. Czyli wróciliśmy do starych piosenek, żeby zrobić je na nowo. 15 piosenek
z XX wieku Farbenlera nagrało na nowo, zupełnie. No i to zawdzięczałem pandemii. To nawet nie mogę powiedzieć, że przez pandemię, tylko dzięki pandemii, bo pewnie by ta płyta nigdy nie powstała, albo mówiąc krótko, nigdy by mi się nie chciało nagrywać tych utworów jeszcze raz. A ponieważ tego czasu było dość i było jakby miejsce na coś takiego i czas, no to się udało. I trzecia rzecz, wojna w 2022 roku, w lutym, no spowodowała, że powstała piosenka Nie zamykaj oczu, która... Ja wychodzę z założenia takiego i mówię to całkiem świadomie i bez żadnej tutaj frustracji, bez żadnej krępacji, że to jest piosenka, która musiała powstać. I uważam, że każdy przyzwoity człowiek, artysta, powinien reagować na takie rzeczy, które się dzieją za naszą wschodnią granicą. A my nie mamy pistoletów, nie jesteśmy zorganizowaną grupą przestępczą, nie mamy amunicji, nie mamy karabinów. W związku z powyższym naszą bronią i amunicją jest muzyka, są słowa i teksty i przekaz. W związku z powyższym mogliśmy coś dać tym walczącym o wolność na Ukrainie, swoją, własną i o niepodległość, piosenką Nie zamykaj oczu. Czyli z automatu przed chwilą powiedziałem, że stanęliśmy po właściwej stronie w tym konflikcie. Dokładnie. Rozumiem koncert. I to jakby czas pandemii tak nam zleciał. Koncertów nie graliście poza jedną chyba tam na... Pojedyncze były, bo oni robili też tak, to jest taki wentyl bezpieczeństwa, tak jak za komunę robili Jarocin i wiadomo, że to był wentyl bezpieczeństwa z Jarocina, tylko no, moim zdaniem to był taki wentyl, który wtedy się spod kontroli trochę wyłamał, więc to był taki wentyl, ale nie do końca chyba komunie się udało ten wentyl przykręcić odpowiednio. Tak samo było z Sex Pistols, grupa pod rządami menadżera McLarena, który myślał, że weźmie młodych chłopców, będzie nimi sterował jak pionkami na szachownicy. Okazało się, że chłopcy po pierwsze stali się bardziej sprytni niż jemu się wydawało, po drugie stali się bardziej ambitni niż mu się wydawało, a po trzecie nie byli tacy głupi jak mu się wydawało. I też to jest przypadek w historii, który pokazuje, że można kogoś próbować urobić, zmanipulować, a ktoś się wyrywa. Tak samo było z Jarocinem i tak samo jest tutaj. Władza też robiła coś takiego, że zwróćcie uwagę, że raz na pół roku, raz na rok przywracali koncerty na miesiąc, dwa, a niech się pograją, niech się wykrzyczą i znowu ich szybkiem. I znowu ich szybkiem. Więc to tak trochę działało też na układ nerwowy, bo to wiesz, to cały czas nie wiesz, co masz robić. Co najgorsze, nie można było nic planować. Bo chciałeś zaplanować koncert za pół roku, już nie wiedziałeś, czy możesz planować, czy nie. Organizatorzy też nie bardzo chcieli planować, bo mówiono, dobrze, jak zaplanujemy, poniesiemy jakieś koszty, nagle się nie odbędzie, to co? Więc to był trudny czas zdecydowanie dla muzyków wszystkich. Ale myślę sobie, jak to ktoś powiedział, pierwszych nas zamknęli, ostatnich otworzą, a artyści żyją tylko wtedy, kiedy tworzą. No dokładnie. Ale myślisz, że już ta społeczeństwo się przyzwyczaiło do tej pandemii już? Nie, pandemii już nie ma. No pandemii nie ma. O dziwo, pandemia się skończyła wraz z wybuchem wojny. To było żenujące zjawisko, bo to pokazuje, że jednak pandemia pandemią, ale biznesy biznesami i pewne polityczne tutaj rozgrywki wokół pandemii się odbywały. No bo jeżeli ona nagle znika, bo się pojawia nowy temat zastępczy, czyli wojna, no to lepszy. Pandemię już można odsunąć, lepszy. Więc wiesz, więc to jest fatalna kura, że to zostało wykorzystane, bo ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowej i nie powiem, że pandemii nie było. Nie, ja uważam, że była, tylko że uważam, że władza na całym świecie, żeby nasza nie czuła się taka dowartościowana, na całym świecie władza wykorzystała do cna tą pandemię, żeby sprawdzić i przetestować społeczeństwa, na ile można ludzi wziąć za pysk i na ile można ich, że tak powiem, przykręcić śrubką i na ile oni się dadzą. Myślisz, że to tylko władza? Bo ja mam wrażenie, że tam też media też swoją... Media bardzo dużą... Jak najbardziej. Nie, pełna zgoda. Znaczy generalnie pewnego rodzaju mainstream, który tym sterował. Tak, znaczy inaczej. Władza podkręcana przez media i władza nakręcana przez media, bo władza też działa pod media, bo wiadomo, że media nakręcają popularność. Przynajmniej to niektóre. No. Tak, przynajmniej taka jest założenie, że dla władzy na przykład, że po to się pojawiają ci politycy w telewizji i się kłócą o to, który ma iść na wywiad. No po to, żeby być popularnym. Więc to wiadomo, więc media tutaj to jest czwarta władza zresztą. Więc wrócę do hasła, które powiedziałem, władza. Bo media to też władza, tyle że czwarta. Więc władza generalnie wykorzystała na całym świecie pandemię w sposób ohydny i paskudny, uważam. No i zrobili z nas świnki doświadczalne. I to mnie denerwuje i to mnie drażni. Pytasz, czy teraz ludzie wracają na koncerty? Tak. Na szczęście od ubiegłego roku widać ewidentnie, że ludzie się otrząsnęli,
po tej pandemii gdzieś tam nabrali dystansu do tej rzeczywistości ciągłego strachu i życia w strachu i zaczęli po prostu wychodzić z domu. A jak ludzie wychodzą z domu, to też przychodzą na koncerty, więc mi się wydaje, że powoli zaczyna wszystko wracać do normy. Jeszcze nie jest tak, jak było przed pandemią, ale myślę, że już jesteśmy blisko tego momentu. Oczywiście inflacja też robi swoje, bo ceny koncertów, biletów są dużo droższe niż były, no ale to z kolei to też nie mamy my na to wpływu. My też jak jedziemy na koncert, to nie płacimy za paliwo 5 zł, tylko 8. Więc to wszystko się jakby tutaj zazębiło. Więc mówię, trzy strzały, które poszły w ostatnich 3 latach spowodowały, że świat się przewartościował całkowicie. Czyli te strzały inflacyjne, wcześniej pandemiczne i jeszcze wojenne. Więc to są trudne czasy, więc ja powiem Ci szczerze, że jestem optymistą, dlatego że ludzie szybciej niż mi się wydawało zaczynają wracać na te koncerty. No właśnie, bo pamiętam, że w poprzednim naszym wywiadzie z naszym portalem mówiłeś, że obawiasz się, że ludzie zaczną używać internetu, używać tych mediów. Bo niektóre kapele robiły błąd, że w pandemii zaczęły regularnie grać koncerty online. A ja powiedziałem, że to jest tak naprawdę samemu sobie budowanie krzyża. Dlatego, bo jeżeli zespoły tak będą robić, zaczną nagrywać koncerty online, to ludzie stwierdzą, a po co ja mam iść na koncert, jak ja mam w dobrej jakości, na swoim dobrym telewizorze LCD-ku, 40 cali, mogę sobie obejrzeć 50 cali, mogę sobie obejrzeć koncert bezproblemowo przy piwku z kolegami. I to było groźne. Ja uważam, że niektórzy koledzy z branży w ogóle nie brali pod uwagę tego, co ja mówię. Czyli nie brali pod uwagę, że to jest groźne. I że trzeba uważać z takimi koncertami, jeszcze płatnymi. Bo jeszcze robili płatne te koncerty online. Bo to może ludziom się spodobać, wiesz, no kina się w ten sposób wykańczają. Powstały i rynek DVD Blu-ray już nie istnieje. Powstały platformy Netflixo, podobne HBO, teraz jakiś Showmax, coś tam. I to wszystko powoduje, że zobacz, Blu-ray już praktycznie nie ma w ogóle w sklepach. Po drugie, w kinach pustki, bo wszystko mają na platformach. I to samo groziło branży muzycznej. Na szczęście koledzy z branży, bo ja tego nigdy nie robiłem, się opamiętali i przestali grać te koncerty online za kasę. I dobrze, bo teraz dzięki temu możemy się cieszyć powrotem ludzi na koncerty. Myślę, że to, znaczy ja mam podobne zdanie, natomiast wydaje mi się, że to też kwestia pokolenia. To młodsze pokolenie, które czerpie z internetu bardzo dużo. Nie wiem, czy chodzi na koncerty. Bo na hip-hopowach chodzi. Pewnie tak, dokładnie. Oni młodzież szuka innej muzyki w tej chwili, dlatego, bo młodzież nie wychowywała się na ulicy, tak jak my. Nie wychowywała się w XX wieku, tak jak my, bez komputera. Tylko młodzież się wychowuje z komputerem, z elektroniką, z gadżetami. I słucha muzyki też gadżeciarskiej, bo hip-hop to jest 90% taśmy i mikrofon. I to jest hip-hop. Ale to jest to wszystko taśma. Natomiast generalnie muzyka żywa, no to bierzesz instrument i grasz. Albo nie grasz. Albo umiesz, albo nie umiesz. I wiesz, i to, a młodzież się nie wychowywała, ta dzisiejsza młodzież, na tego typu wzorcach. Więc mnie wcale nie dziwi. Ja nie jestem z tych, którzy narzekają, płaczą, są zgorzkniali, że młodzi ludzie nas nie chcą słuchać. Ja myślę, że może chwilowo, no się nie mówię o Farbenerze, w ogóle rockowej muzyki nie chcą słuchać, bo nie chodzi o Farbenerę. Generalnie młodych ludzi jest mało na koncertach. To sumie tak, to mówię, zawsze jest to... Zawsze to jest, wiesz, to są młodzi duchem. Wiesz, średnia wieku 40 lat na koncertach w tej chwili to jest norma rockowych. Więc wiesz, to 35-40 to jest średnia w tej chwili. Natomiast ja uważam, że młodzież prędzej czy później sięgnie po żywe granie, bo komputery, roboty, to się nudzi. Historia, to się wszystko... Tak, i to w historii to pokazuje, że kiedyś były upadki rock'n'rolla, potem były wzloty, znowu gdzieś tam, pamiętam, fala nieromantik jak nadeszła, gdzie wszyscy grali, wszystkie kapele grały na klawiszach. Te wszystkie epoki Ultravoxów, Spandau Ballet, Yazoo, Depeche Mode też w tym uczestniczyło, czy tam Duran, no to wszystkie te kapele wydawało się, że zdmuchną mainstream rockowy na wiele, wiele lat i się okazało, że przyszła fala nieromantyki, poszła. Tak samo było z hip-hopem w latach 90. Pojawił się na koncertach rockowych, były pustki, kompletne. Ja pamiętam 99 rok, to na koncertach rockowych 100 osób też był sukces. A potem w 2005-2006 była znowu renesans muzyki rockowej. Więc ja myślę, że teraz też za chwilę może nastąpić znowu renesans. Tym bardziej, że już dochodzą do mnie sygnały, że niektóre kapele rockowe zaczynają sprzedawać tak duże ilości biletów, że to już świadczy o tym, że coś się zaczyna w tym temacie dziać. No i bardzo dobrze. Dobrego oczywiście. A punk jak się w tym
i macie od... Ja już nie przykładam wagi, wiesz co, za stary jestem już na to, żeby przykładać wagę do takich haseł typu, że jesteśmy pankowi, pankowcami. Nie, bądźmy poważni. Generalnie my się wychowaliśmy na tym nurcie. Ja interesuję się zjawiskiem zwanym punk czy punk rock od 1983 roku, czyli 40 lat. Więc mogę powiedzieć, że coś na ten temat wiem. Dokładnie. Bo się interesuję od samego początku praktycznie swojej młodości, bo w 83 roku miałem lat 17 niecałe. Więc w tym momencie i w tym siedzę jakby w tym temacie długo, ale wiesz, ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o punk rock, to on w 100% najlepsze lata już ma dawno, dawno za sobą. Natomiast ja nie chciałbym, żeby Farbenlerem mówiło o sobie, że najlepsze lata mamy dawno za sobą. W związku z powyższym, dlatego ja się teraz trochę odcinam od tego punk rocka takiego, że nie siedzę w tym, jakby nie lubię tej łatki, że jak ktoś mi na przykład mówi, że jesteście za mało punkowi, no to nie chcę mówić wulgaryzmów, ale mam to w poważaniu. W związku z powyższym mało mnie to interesuje. My robimy swoje. Niezależnie. My zawsze byliśmy niezależni od wszystkich. Ja kiedyś mówiłem, że jesteśmy niezależni od mainstreamu, jesteśmy niezależni od sceny niezależnej. Farbenlerem zawsze mówiło o sobie, że jesteśmy zupełnie niezależnym od nikogo. Bo kapele, które są w tak zwanej scenie niezależnej, są zależni od sceny niezależnej. To znaczy na przykład od tego, czy zin o nich napisze, czy nie, czy wydawca podziemny ich wyda, czy nie, są zależni. A my zawsze byliśmy niezależni. My wydajemy płyty w zaprzyjaźnionej firmie Lou & Rocket Boys od 18 lat, od 2005 roku i wystarczyłoby porozmawiać z naszym wydawcą Sławkiem Melonem Świdurskim. On potwierdziłby moje słowa i nie mamy na żadną płytę żadnej umowy. Najmniejszej. Co powoduje, że w każdej chwili jesteśmy w stanie wyjść z tej firmy nawet z dnia na dzień. Nie wychodzimy dlaczego, bo nam się dobrze współpracuje. A nie dlatego, że trzyma nas umowa. W związku z powyższym to jest właśnie niezależność. My robimy co chcemy. Wydaję tam, bo chcę. A nie dlatego wydaję, bo muszę. Tak jak niektóre kapele mówią, o wiesz, podpisałem z firmą X czy Y kontrakt na 3 płyty i no, muszę jeszcze u nich nagrać 2. Ja nic nie muszę. Farbenlerę, mówię, Melon to potwierdzi, nie mamy żadnej umowy na żadną płytę. Pa, byliśmy jedynym zespołem w historii firmy Mystic, co Warzała Michał też potwierdzi, który nie podpisał umowy z Mysticiem, a płytę wydaliśmy u nich. Bo powiedziałem Michałowi, który podłożył mi umowę, że tak powiem, do podpisu, powiedziałem mu, że nasza współpraca, jeżeli ma być, to bez umowy. I Warzała powiedział, że jesteśmy, sam to przyznał, że nigdy w życiu nie miał takiej sytuacji, że kapela mu nie podpisała umowy, ale przyjmuje do wiadomości, to szacunek dla niego, przyjmuje do wiadomości nasz punkt widzenia i nie będzie nas dłużej męczył umową. Więc to pokazuje, że można być niezależnym. Ale byliście już świadomi, takie młode kapele jak tylko marzą o takich kontraktach. No nie, bo to jednak... To prawda, aczkolwiek na przykład jak ja pamiętam, podpisałem, rzeczywiście masz rację, że za młodu podpisywaliśmy umowy. W 93 roku podpisałem umowę z firmą Arston na płytę My Maszyny chociażby. Potem miałem też umowę z Music Cornerem, o ile pamiętam. Tak, miałem. Tylko, że wtedy nie podpisaliśmy płyty długoterminowej, tylko na każdą płytę, tam 2 wydaliśmy. Na każdą płytę osobną umowę podpisywaliśmy. I ostatnią umowę, którą podpisałem, to było w 99 roku z firmą MTJ. To była ostatnia umowa, którą Farbenlerę podpisało, czyli 24 lata temu. Ale na przykład podpisując umowę w 93 roku z... mając 27 lat, bo wtedy tyle miałem, a moi koledzy jeszcze młodsi byli, już na przykład w tej umowie mieliśmy takie zapisy, które sami żeśmy wywalczyli. Na przykład takie, że firma nie może zrobić żadnych ruchów związanych z promocją płyty bez zgody zespołu. A mało która młoda kapela pozwala sobie na taki zapis. I finał był taki, że jak cokolwiek chciał Arston zrobić z naszą płytą, gdzieś tam na zdarz do jakiegoś radia, na które my sobie na przykład nie chcieliśmy się zgodzić, no to musiał się nas pytać o zgodę. I były takie sytuacje, żebyśmy nie. Na przykład swego czasu była taka audycja Muzyczna Jedynka i była propozycja, no bardzo znana nawet, była propozycja zrobienia teledysku do piosenki Nieralną Gniska. Tutaj Artur Orzech mógłby coś powiedzieć na ten temat, bo on akurat wtedy tam działał i wie, że żeśmy odmówili. On nas nawet namawiał trochę wtedy przez telefon, bo dzwonił do mnie, że może jednak byście się zgodzili. I myśmy odmówili, bo uznaliśmy, że to nie jest nasz lot, to nie jest nasza jakby bajka i odmówiliśmy udziału, co później nam wypominano, że a może gdybyście wtedy się zgodzili, to może byłoby coś. Tak, ale ja nie żałuję.
Bylibyście gdzie indziej. Ja nie żałuję. Ja uważam, że tam, gdzie jesteśmy dzisiaj, to nam no bardzo odpowiada. No właśnie, gdzie jesteście dzisiaj? Fanów jest dużo, patrząc na wasze portale społecznościowe. Pojawia się bardzo dużo odtworzeń, chociażby tutaj rozmawialiśmy wcześniej na temat YouTube'a i poprzednich płyt. No wiesz, teledysk Anioły i Demony, że wejdę słowo, ma 20 milionów odtworzeń na YouTubie, co jest w skali punkrockowych, czy inaczej, około punkrockowych zespołów, bo ja wolę nie używać tego słowa. No właśnie. Około punkrockowych zespołów to jest wyczyn. 20 milionów, a my tyle mamy. My nie jesteśmy tym siganem, który ma miliardy. Natomiast wiesz... To tak naprawdę na klasę, na stałe, może poziom Polski to jest całkiem dużo. To jest dużo, na pewno. Ja się cieszę, że jest takie zainteresowanie tym kawałkiem. Oczywiście paradoksalnie piosenka Anioły i Demony nie leciała w żadnym radio. Poza Antyradiem, który kiedyś tam puszczał jeszcze, jak żył świętej pamięci Dżadża Frankowski, to grywał Anioły i Demony, ale tak to nikt tej piosenki nigdzie nie grał. Więc mimo absolutnego, powiedziałbym nawet blokady radiowej, bo jej nie było w mediach, ta piosenka ma 20 milionów. To pokazuje, że Farbener sobie radzi nawet bez takiego challenge'u radiowego. To jest raz. Druga sprawa, pytasz się, gdzie jesteśmy. No jesteśmy w takim punkcie, który nam odpowiada. Po pierwsze, wszystkie decyzje związane z zespołem Farbener, wszystkie. Począwszy od okładki płyty, skończywszy na tym, co jest na płycie, poprzez to, gdzie udzielamy wywiadów, poprzez to, jakie piszemy teksty, poprzez to, jak się ubieramy, poprzez to, jakie utwory dajemy do promocji, gdzie gramy koncerty, gdzie nie gramy, z kim gramy. Wszystkie decyzje podejmujemy sami. Nie mamy nad sobą żadnej osoby, ja nie mam żadnego menadżera. Ja jestem menadżerem Farbener, w związku z powyższym wszystko mamy w swoim ręku. I to jest ten moment, o którym mogę powiedzieć, że zawsze tego chcieliśmy. Zawsze chcieliśmy mieć pełną kontrolę nad tym, co robimy, stuprocentową. Nie być zależnym od kogokolwiek, tylko od siebie. Bo to nam pozwala jakby nie mieć stresów, nie mieć niepotrzebnych nerwowych sytuacji. Bo wiesz, podpisujesz umowę, potem musisz brać prawników, żeby ją rozwiązać. To jest wszystko słabe, ja tego nie lubię. A tutaj jest tak, że tak jak powiedziałeś, mamy swoich ludzi, mamy swoją publiczność. Bardzo wierną publiczność. Skąd się ta publiczność też bierze? Ja ci powiem skąd. Bo my szanujemy swoją publiczność. My po koncercie nie zwijamy się jak niektórzy do hotelu i ludzie nas tylko widzą na scenie przez 5 minut i mogą popatrzeć na zespół tylko jakby z perspektywy spod barierki. Nie, my jesteśmy zespołem, który po koncertach rozmawia z ludźmi, który jest otwarty. Ja na przykład mam swoje konto na Facebooku prywatne, gdzie każdy jak chce, to może sobie ze mną pogadać i tak dalej. My sami obsługujemy swojego Facebooka. Mamy tam oczywiście adminów też, ale sami też jakby to piszemy. Nie jest tak jak znajomy artysta, którego nazwiska nie powiem, bo uważam, że złych rzeczy nie należy mówić pod nazwiskiem. Ale mam kolegę, który na przykład wiem, że wpisy na jego Facebooku pisze ktoś, ale pisze w pierwszej osobie tak, jakby pisał to on. I na przykład pisze, że no, cieszę się, że byliście na naszym koncercie. Tylko, że to nie cieszy się artysta, tylko cieszy się koleś, który za niego to pisze. No więc ludzie to łykają jak gołębie. No może ten koleś też się cieszy. Też się cieszy. Natomiast ja na przykład jak już się wpisuję, to za siebie. Czyli my piszemy w swoim imieniu. I być może to jest też tajemnica, dlaczego ludzie nas szanują i z pokolenia na pokolenie przychodzą na Farbenerę. Bo to jest też tak, że no nie oszukujmy się. My jesteśmy młodzi wiekiem, tym duchem, Dupem. Ale to jest zespół, który gra 37 lat. Więc wiesz, no więc mnóstwo ludzi, którzy na przykład poniżej 37 roku życia, to urodzili się po tym, jak ten zespół powstał. A mimo tego przychodzą, bawią się pod sceną, kupują nasze płyty, śpiewają nasze piosenki, czyli to pokazuje, że my wygrywamy wojnę z czasem, która jest najtrudniejsza. Bo czerwone gitary, pamiętam kiedyś, byłem na koncercie, dawno temu, to mnie zainspirowało do tego, co teraz powiem. I ja byłem wtedy zasmucony, bo czerwone gitary przegrały wojnę z czasem. Ja poszedłem w latach, to był jakiś 99 albo 2000 rok, byłem na koncercie Czerwonych Gitar w Płocku. I co mnie wtedy zaszokowało? No to było 20 lat temu, że cała publika to byli ich równolatkowie. I wtedy pomyślałem sobie, to było 20 lat temu, że nigdy bym nie chciał dożyć takiego czasu, że na koncertach Farbenera, jak my będziemy mieli pod lat 60, a ja do 60 już mi niewiele zostało, że będą sami rówieśnicy na publice. Bo to by oznaczało, że niestety nie jesteśmy wiarygodni dla młodszych, nie jesteśmy w stanie z pokolenia na pokolenie przekazywać jakiejś dobrej wiadomości. Okazuje się, że jesteśmy. Bardzo często przychodzi do nas na przykład jakaś tam para i mówią tak,
słuchamy Was od paru lat, ale ja chciałem powiedzieć, że Waszą muzyką zaraził mnie mój tata, który tam w latach 90. na Was chodził. Już teraz nie chodzi, bo już jest starszy i tam już to ma robotę, tam ma coś tam, inne obowiązki, ale ja teraz chodzę. I to mi się podoba, bo to pokazuje, że jednak gdzieś tam nasza wiarygodność... Że jesteście ponadczasowi. I jesteśmy wiarygodni dla tej publiczności. I to jest dla nas największa nagroda i odpowiedź na Twoje pytanie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w tym miejscu, że ludzie nas potrafią docenić i my potrafimy wygrywać walkę z czasem. A czujesz się spełnione? Mam nadzieję, że nie, bo to... Nie, dlatego bym powiedział, że czuję się spełnione, to powinienem rozwiązać zespół. Dlatego, bo to jest tak samo, jak wiesz, zrobisz wszystko, co miałeś zrobić. Oczywiście, zgadzam się. Doszliście 90% kapel odgryza sobie kupony od tego, co zrobili wcześniej. Czyli na przykład nagrali parę fajnych płyt w 90-tych latach. Nie będę mówił nazw zespołu, które mam na myśli, ale mam na myśli jakieś zespoły. Albo w 80-tych. I dzisiaj na tym jedzie. Wystarczy pójść na ich koncert i zobaczyć, z czego się składa repertuar. No składa się z tego, że 90% piosenek grało sprzed 30 lat. Czy 40. A z nowych utworów grał 1-2, w porywach 3. Farbenera jest zespołem zupełnie odwrotnym. U nas na koncertach, zależnie kiedy pójdziesz, czy pójdziesz 30 lat temu, czy 20 lat temu, 30 lat temu, czy teraz, to będą dominowały płyty nowe. I na przykład my w tej chwili najwięcej w repertuarze mamy utworów z trzech płyt. Achtung 2012, Stacja Wolność i Na Zdrowie. W tej chwili gramy koncert w Szczecinie pojutrze i tam będzie 90% repertuaru z tych płyt. Pojedyncze jakieś tam jaskółki ze starszych jeszcze albumów, co pokazuje, że zespół się rozwija i nie jest spełniony, bo wczoraj rozmawiałem z jednym z dziennikarzy przy okazji press touru, w którym teraz uczestniczę, że on powiedział, że on jest zaskoczony tym, że słucha płyty Na Zdrowie i... A nie, przepraszam, to nie dziennikarz, to powiedział... No mogę nawet powiedzieć kto, to powiedział jeden z lepszych gitarzystów w Polsce, Jacek Brandowski, to jest były gitarzysta Golden Life, wybitny gitarzysta, tam się trochę pogubił życiowo, tam już nieważne, i tam trochę z tą jakby karierą muzyczną trochę gdzieś tam przystopował swego czasu. Teraz próbuje się odbudować. I on mi powiedział, a ja sobie bardzo cenię jego słowa, bo on jest naprawdę bardzo dobrym muzykiem, bardzo wrażliwym człowiekiem. I teraz jak się widzieliśmy w Gdyni przy okazji premiery płyty, powiedział mi, że on jest zaskoczony tym, że kapela po 37 latach nagrywa płytę, już 15 studyjną, więc już z dorobkiem jest zespół i z doświadczeniem. I on cały czas uważa, że my się rozwijamy. I powiedział, że to go najbardziej zaskoczyło z tej płyty. Oczywiście podoba mi się płyta i tak dalej, to nie o to chodzi. Powiedział, że nie ma złego punktu na tej płycie, co też mi, że tak powiem, dopunktowało i gdzieś tam moje ego podniosło, że powiedział, że nie znajduje żadnego słabego punktu na tej płycie, do którego się może przyczepić, że jakiś utwór jest słabszy. Nie, mówi, że generalnie bardzo równa płyta. Natomiast powiedział, że co go zaskoczyło, to właśnie to, że on odnosi wrażenie, słuchając utworów Szeregowiec, Manifest, no właśnie, Manifest czy Dalej na przykład, że zespół się rozwija. Mówi, wy tak nigdy nie graliście w taki sposób. A tutaj nie dość, że to jest, mówi, zajebiste, no bo użył takiego sformułowania, to jeszcze mówi, to jest dla was odkrywcze, wy tak wcześniej nie graliście. Takich rzeczy jak Manifest to u was nigdy nie było. Z takimi oszczędnymi gitarami i z takim wolnym bitem. No właśnie, zaraz sobie po. I wiesz, i to jest sytuacja tego typu, że i teraz jest pytanie, odpowiedź. Dlaczego my się rozwijamy? Bo nam się jeszcze chce. I dlatego też nigdy nie powiem, że jestem zespołem spełnionym. I nie musimy, ale nam się chce. No po prostu, bo gdyby nam się nie chciało, to byśmy zrobili tak jak właśnie koledzy, że a tam, nagramy 3 nowe spodnie z GS-u, 3 nowe Anioły i Demony, 3 nowe Matury i robimy płytę. I na koncert starczy. I co? I na koncert starczy. A nie, my robimy inaczej. My właśnie szukamy, my staramy się rozwijać, my staramy się jeszcze coś tam eksperymentować, na przykład Bella Ciao tutaj, no wersja jest zupełnie inna też niż kiedykolwiek byliśmy w stanie cokolwiek wydobyć z siebie, więc to pokazuje, że zespół stara się być kreatywny, jest kreatywny i na pewno się rozwija. No właśnie, bo tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj, żeby poopowiadać o tej nowym albumie Farbenlehre Na Zdrowie. Premiera 3 marca? 3 marca, parę 3 dni marca, temu. Czyli parę dni temu. 13 nowych i nie tylko nowych, ale w miarę nowych i kilka chyba, 3-4 stare kawałki? Dwa stare. Na świecie, zakładałem, że Bella Ciao to jest stary utwór, bo to jest piosenka z XIX wieku, więc to jest bardzo stary, ale dwa stare, to znaczy od razu powiem, Samo Życie, utwór, który pojawił się oryginalnie na płycie Zdrada w 96 roku,
To była taka toporna, punkrockowa wersja. Toporna, i specjalnie użyłem tego słowa. Toporna, nigdy mi się nie podobała. Natomiast już wtedy wiedziałem, że kiedyś po ten twór jeszcze sięgnę, bo wokal i tekst miał na tyle potencjał wysoki, że wiedziałem, że kiedyś jak znajdę pomysł na ten kawałek, to go zrobię. No i pomysł się pojawił przy okazji 35-lecia. A teraz jeszcze się pojawi pomysł, żeby Gutka i Gawińskiego w jednej piosence skorygować. I to się udało, więc ta piosenka się znalazła po latach. Drugim utworem, który jest z tych starszych, to jest Choroba Polska. 22 lata temu powstał utwór. I tu są z kolei dwa powody do sięgnięcia po niego. Po pierwsze, uważam, że tekstowo dzisiaj wyjątkowo stał się ponownie aktualny ten kawałek. Dlatego, bo ja osobiście w swoim kraju czuję się coraz bardziej coraz bardziej niezdrowo, coraz bardziej obco, coraz bardziej dziwnie, coraz bardziej zaskakuje mnie ten kraj, wcale niekoniecznie z dobrej strony. I ludzie mnie zaskakują, i te podziały, i te wszystkie zazdrości, zawiści, nienawiści na tle takim, nietolerancja. Coraz jakby mniej podoba mi się ten mój własny kraj, który kocham od dziecka. Bo gdybym nie kochał, też bym dawno stąd wyjechał, bo miałem 100 razy możliwość wyjechania z Polski i nigdy tego nie zrobiłem. Jednak stwierdziłem, że tu jest moje miejsce, tu się urodziłem, tutaj pewnie umrę i tutaj spędzam czas. Natomiast ta piosenka uważam, że dzisiaj ma swój czas ponownie i dlatego po nią sięgnęliśmy. A po drugie, zainspirował nas kolega Arek Jakubik, który zrobił tą piosenkę na płytę Friends for Friends. A następnie, z tego co wiem, to jego płyta się będzie nazywać Chory na Polskę. Singiel będzie się nazywać Chory na Polskę. Teledysk będzie do piosenki Chory na Polskę, który ma premierę chyba za 10 dni. Ale co mi brakuje u Arka? No, jego zakręcenie aktorskie powoduje, że na każdym koncercie grając nasz utwór nie wspomina o tym, kto napisał tekst, a wręcz nawet jak zapowiada utwór, to jestem... jak słuchałem kiedyś jego zapowiedzi, bo ktoś mi podesłał taki fragment z koncertu nagrany na komórkę, no teraz to odnosiłem wrażenie, że to jest jego tekst. No ponieważ to nie jest jego tekst, więc doszliśmy do wniosku, że warto jednak tutaj też przypomnieć młodszym słuchaczom, że to jednak piosenka jest jednak, ma inne korzenie. 2001 rok, czyli Atomowe Zabawki. I dlatego, wiesz, dlatego też poniekąd nas zainspirował do tego. Nie mówię, że to był główny powód. Głównym powodem było to, że dzisiaj znowu uważam, że jestem ponownie chory na Polskę. Czyli Choroba Polska jest aktualnym utworem bardzo. A potem jest to przewrotne. Płyta się nazywa Na Zdrowie, więc chociaż jeden utwór musi mieć chorobę w tytule. No dobra. Na przekór. Bo jesteśmy generacją, która jest na przekór. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak. Tak, oczywiście. No właśnie. Nowa płyta, 13 kawałków. Są goście. Każdy fan Farmenlera znajdzie coś dla siebie, coś co lubi w zespole, coś co kiedyś usłyszał. I odkryje coś nowego. I odkryje coś nowego, dokładnie. Ale my to staramy się tak płytę właśnie robić. Żeby, i zawsze, to mnie zawsze śmieszy, bo mam pewne déjà vu, że my zawsze przy każdej nowej płycie to samo mówimy. Że uważamy, że z jednej strony ludzie, którzy nas słuchają, szanują i czegoś oczekują, dostaną to na nowej płycie, ale ci, którzy z kolei szukają czegoś nowego, próbują odkrywać Farbenera na nowo albo znajdować coś świeżego w tym nowym albumie, też to znajdą. I wydaje mi się, że po raz kolejny udało nam się dokładnie spiąć te oba elementy w całość. No właśnie, mówiłeś o piosence Samo Życie, gdzie... Z gośćmi, tak. Z gośćmi. Robert Gawiński i Gutek pierwszy raz w życiu w jednej piosence. Dokładnie, jak zaczęły się pierwsze rytmy, powiem szczerze, ja jako wasz fan od lat, myślałem, kurna, to zaraz Gutek zaśpiewa. Po Aniołach i Demonach takie, to tak naturalnie mi zabrzmiało, że zaraz powinien... Ale Gawlińskiego się nie spodziewałeś. Gawlińskiego się nie spodziewałem, powiem ci, w wersji takiej regowej, szapoba, fajnie zaśpiewał. Ale to jest wyjątkowy wokalista akurat, ja uważam, że to jest bardzo szacowna postać, jeśli chodzi o wokal. Lubię go od początku, nawet jak go nie znałem osobiście, bo my się znamy już od 90 lat. Z Robertem w 93 się poznaliśmy, czy czwartym, jak był debiut Pierwszych Wilków. W trzecim, czy drugim nawet. W 92 się poznaliśmy osobiście. Natomiast jeszcze jak śpiewał w Madame, to zawsze uważam, że to jest wyjątkowy talent wokalny. A w tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, przyjaciółmi, więc ja na płyty zapraszam tylko przyjaciół. Nigdy nie robimy czegoś takiego, że zapraszamy kogoś na wynajem. Czyli na przykład dzwonię do jakiejś Natalii Przybysz i mówię, słuchaj, może byś z nami zaśpiewała, jaka jest twoja stawka? Ona mówi, no moja stawka jest taka i taka, no to my płacimy, przelew idzie, ona przychodzi, śpiewa i tak dalej. Nigdy tego nie robiłem, nie robię i nigdy tego nie zrobię. Dlatego, bo uważam, że
muzyka jest elementem, który powinien łączyć, a nie dzielić, a pieniądze zawsze dzielą ludzi, więc ja tego nie chcę. W związku z powyższym tylko i wyłącznie zapraszam przyjaciół, którzy przychodzą nie po to, żeby zarobić, nie po to, żeby się gdzieś tam wypromować, tylko po to, żeby wesprzeć przyjaciół, którzy nagrywają nową płytę. I stąd jest Gutek, który jest naszym przyjacielem, stąd jest Jelonek, z którym się przyjaźnimy od lat. Stąd jest rodzina Agata. Stąd jest Gawliński, którym też się znam od lat, jak powiedziałem przed chwilą. A Marek Makles jest rekordzistą, klawiszowiec, dlatego, bo on już nagrywa z nami przy okazji piątej płyty. Na pięciu płytach był gościem. Makles najwięcej, z 15, tak. Na pięciu był gościem. Od Farbenheitu, Farbenheit z Ukraina, Ferajna, trzy dekady i teraz Na zdrowie. Jelonek też już był chyba w czterech, bo był w Projekt Punku, był w Achtungu, był na Stacji Wolność, jest teraz, to czwarta, a i były na trzy dekady, o kurde. Jelonek też pięć płyt. Natomiast Gutek, Achtung, Projekt Punk, no i trzy dekady, to czwarta płyta. Także to pokazuje, że jesteśmy konsekwentni w tych gościach, bo uważamy, że ci ludzie nigdy nas nie zawiedli. Dlatego ich zapraszamy i uważam, że teraz też tak się stało. No i ta lista się zakończyła, bo jest pięciu gości. Właśnie. Płyta, 13 kawałków. Masz już jakieś ulubione, które... Ja mogę powiedzieć za siebie, jakie mam. Ale to zaraz powiesz, może ja spróbuję coś powiedzieć. Dla mnie to jest najtrudniej wybierać ulubione kawałki z jednego prostego powodu. Każda matka czy każdy ojciec powinien równo traktować swoje dzieci. A te nasze piosenki to są nasze dzieci muzyczne. W związku z powyższym trudno mi jest zawsze odpowiadać na to pytanie, co nie znaczy, że nie mam swoich preferencji. No zawsze gdzieś jest tak, że nawet jak kochająca matka czy kochający ojciec ma pięcioro dzieci czy sześcioro, też zawsze gdzieś tam nawet tego głośno nie powie, gdzieś tam jedno promuje bardziej niż drugie, no bo tak jest po prostu. Gustów się nie da oszukać. Jeżeli coś mi się bardziej podoba, no to nie będę mówił, że tak nie jest. No mam, ale tu na tej płycie mam trudność, bo ja mam więcej kawałków, które bym wymienił wśród ulubionych, a zawsze uważam, że więcej jak trzy wymieniane, to już za chwilę można powiedzieć, że cała płyta mi się podoba. Natomiast tutaj tak, najbardziej mi się podobają kawałki Szeregowiec, kawałki Manifest, kawałek Kasyno. No i bardzo mi się też podoba Dalej i Bella Ciao, ale to są covery. Więc tych naszych kawałków to te trzy, Szeregowiec, Manifest i Kasyno. Ta trójka jest moja ulubiona, ale wiesz, i lubię Na zdrowie, i zdrowie jest bardzo takie. Tak, i sięgam chętnie po Deja Vu, i Nie zamykaj oczu też uważam, że zrobiliśmy dobrą robotę z tym kawałkiem i też widzę plusy w utworze Ku radości, który śpiewa mój brat, taki bardzo pozytywny, a z drugiej strony energetyczny kawałek. Ale te trzy to są takie moje faworyty. A twoje? No, to dokładnie te same. Te same, nie tak? Wiem, czy w tej samej kolejności najbardziej mi się podoba. Znaczy nie, ja kolejność powiedziałem przypadkowo. Mi się Manifest najbardziej podobał, taki trochę inny niż wasza rzeczywiście tych czasów. Ale Szeregowiec też jest inny. Szeregowiec jest tak, też jest ale inny. Też jest fajne. Też jest fajne. Szeregowiec, Samo życie, reggae. Właśnie Manifest, Samo życie się zapomniałem. Mhm. Ale jeżeli chodzi o Manifest, to jest jeden z takich kawałków, które w chwili powstania już było wiadomo, że to będzie ważny utwór. I są takie utwory. Są takie utwory. Bo Szeregowiec, to jeszcze nie wiedziałem na początku, że będzie ważny. Teraz już widzę, że będzie. Ale jak no, dopiero po nagraniu. Powiem ci, po nagraniu. Natomiast Manifest, kiedy napisałem tekst, jeszcze nie było muzyki, to już wiedziałem, że jeżeli zrobimy do tego odpowiednią muzykę, a udało się, to będzie to ważny utwór. No właśnie, Manifest jest o... Taki o nas. No właśnie, o was. O nas, o naszym pokoleniu. Dokładnie, o pokoleniu. Najlepsze to jest to, że ja na koncercie w Gdyni, jak graliśmy ten utwór po raz pierwszy, to widziałem, że najwięcej ludzi śpiewało właśnie ewidentnie z pokolenia XX wieku ten kawałek. Znaczy pod sceną tam stali, się bujali i w ostatnim refrenie, kiedy już pierwszy i drugi refren usłyszeli, więc zorientowali się, jak leci refren, bo tam nie jest jakiś trudny, ale też najprostszy nie jest. Jesteśmy generacją XX wieku, która jest na przekór. I w trzecim refrenie już śpiewali, to głównie śpiewali właśnie ludzie ewidentnie urodzeni w XX wieku. Poczuli ten flow. Także to utwór już jest ważny, a myślę, że będzie jeszcze ważniejszy. No i właśnie oglądałem ostatnio wyniki na YouTubie, to już od soboty ponad 10 tysięcy osób obejrzało. Całą płytę. Tak, dokładnie. Przejrzało, a pojedyncze kawałki tam już
chyba rekordowe jest w tej chwili kasyno, ale też już około 2000, to też są dobre przesłuchy. Natomiast, ale wiesz, pamiętaj, że dzisiaj to już nie tylko YouTube. Się też masz Spotify, jakby to tylko zebrał w całość, to jeszcze więcej tego było. No na pewno. Natomiast co najważniejsze jest to, że udało nam się osiągnąć po raz kolejny to, co zamierzyliśmy, czyli tak jak powiedziałem, zadowolić tych, co nas słuchali wcześniej i myślę, że tą płytą nie stracimy żadnych słuchaczy. Myślę, że nawet zyskacie. A właśnie, ale z drugiej strony też udało nam się zyskać nowych słuchaczy tą płytą, bo właśnie przez te nowe elementy, przez te nowe zaskoczenia, przez te kompozycje, które są inne niż wcześniej i przez te wyjście z tej sztampy takiej punkrockowej, bo ta płyta zdecydowanie z tej sztampy wyszła w 100%. Tak. Są zdecydowanie wolniejsze, bardziej rockowe, bardziej regowe. No ale są to szybkie, deżawicze, nie zamykaj. Tak. Ci mówię, dla każdego coś miłego. Ktoś chce szybko, znajdzie. Ktoś chce wolno, też znajdzie. Dobra. Mówiłeś, że gracie 90% kawałków z ostatnich płyt. Tak, na koncert. Najbliższa trasa, kiedy będziecie promować tą płytę. Bo chyba jeszcze chwilę, no nie? Jeszcze trasa trwa. Punky Reggae Live. No właśnie, ale to jest Punky Reggae Live. Ale ona nie po raz pierwszy, bo kiedyś też tak było, przy Ukrainie, że ona poniekąd stała się trasą promocyjną płyty też. Oczywiście w trzecim weekendzie, bo teraz był trzeci weekend, bo pierwsze dwa weekendy jeszcze płyty nie było. Natomiast teraz te wszystkie koncerty jakby my już traktujemy jako Punky Reggae Live, ale jako też promocję płyty. Więc teraz gramy na przykład w Szczecinie, dzień później w Jarocinie, potem tydzień później Poznań-Wrocław, tydzień później Białystok-Lublin, tydzień później Warszawa-Sulęcin i na koniec trasy gramy Zabrze i Dukle. Więc można powiedzieć, że całą Polskę tam zjeżdżamy do kwietnia. W różnych tam punktach. Po północ, południe, wschód, zachód. Więc tak to będzie. Natomiast na jesieni to już będzie stricte trasa promocyjna płyty na zdrowie i to będzie trasa ze 40 koncertów klubowych, które na razie dopiero się kształtują. Jeszcze nie mam teraz całej trasy. Dopiero będę ją pracował nad tym. No, bo to jest trasa Punky Reggae, to jest, jesteście wy, jesteś Kobra Nocka, dobrze myślę? Tak jest, tak? Zenek Kupatasa. I na każdym koncercie czwarty zespół, który jest gość. Właśnie goście dobieracie lokalnie, czy... Wiesz co? Czy są jakieś kapele dla was? Mamy sprawdzone zespoły w boju, które się sprawdziły jako goście. Bo przy supporcie czy gościu to jest ważna rzecz, żeby jednak to był gość taki, który tak, nie spóźnia się, nie sprawia problemów, nie ustawia się przez 2 godziny na próbie, jest zdyscyplinowany, odpowiedzialny, a przy okazji fajny. Więc takich zespołów parę żeśmy wytypowali i one już bardzo często na tej trasie się pojawiają. Na przykład Cztery Dziki nie po raz pierwszy na trasie, w Warszawie będą chociażby. Tak. Nie po raz pierwszy na trasie Konkubent, nie po raz pierwszy na trasie The Windows. To są takie stałe elementy Punky Reggae od paru lat już. Ale też pojawiają się jakieś nowe elementy. Power of Love, zupełnie nowy zespół, którego nie znamy. Pojawił się w Białymstoku na koncercie. Raga Barabanda to była teraz też kapela już tam obeznana z Punky Reggae Live. Więc The Pikes to też taka kapela, która się pojawia w ramach gości. Więc zawsze jakieś tam nowe miejsce się znajdzie albo nowy zespół. Ta trasa też się rozrasta. W tym roku gra się po raz pierwszy w historii w Sosnowcu na przykład. A nigdy nie graliśmy wcześniej, więc też staramy się szukać nowych miejsc. Goście jacyś na trasie się pojawią z płyty? Czy to na razie jeszcze tajemnica? Jak będzie wyglądać trasa? Czy na tej, którą teraz macie, Punky Reggae, pojawią się goście? Po pierwsze, moja żona jest na każdym koncercie. I jak tylko... Rodzina, jak to tylko, goście. Ale jest goście na płycie. Jak tylko zechce śpiewać, to śpiewa. Bella Ciao i wtedy jest gość na koncercie. Z drugiej strony próbowaliśmy zaprosić Jelonka na któryś z koncertów, ale z nim jest trudno, bo on nie tylko gra swoje rzeczy klasyczne, on też klasyki grywa w jakichś tam różnych filharmoniach, to jeszcze oprócz tego ma swój zespół Jelonek, a jeszcze oprócz tego gra w Hunterze. Więc z nim się trudno bardzo synchronizować kalendarzowo i w tym roku się nie udało. Więc na pewno nie będzie. Gawliński z kolei zbiera oliwki w Grecji, więc nie przybędzie na Punky Reggae na pewno, to już wiemy. Makles Marek też nie, klawiszowiec, ale Gutek pojawi się na koncercie w Zabrzu, w Wiatraku i to będzie taki rodzynek, wisienka na torcie. Rozumiem, że szansa na jesienną trasę, żeby pojawią się goście? Jest szansa, tak. Jest na pewno szansa, żeby gdzieś tam się pojawił Jelonek, jak się go uda gdzieś tam
chwycić. Jeszcze trochę czasu jest. Tak jest, dokładnie. Jest też szansa, że może Gawliński wreszcie się decyduje. Może już parę razy był zaproszony, tylko zawsze coś stawało na przeszkodzie. Więc tak, to my jesteśmy gościnny zespół, więc inaczej. My będziemy ich zapraszać. A czy oni jakby znajdą czas i możliwość, żeby zagrać, to jest jakby nie od nas zależne. Ja nie mogę teraz mówić, że na pewno będą. Na pewno my ich zaprosimy. Dobra. To nic, to ja myślę, że będziemy powoli kończyć, bo czas nas goni. Bardzo dziękuję za wywiad. Było niezmiernie miło Was gościć. Ciebie i żonę, która siedzi tam z drugiej strony. I tyle. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Farbenere pozdrawiam. Do zobaczenia. Słuchajcie muzyki, słuchajcie nowej płyty. Kupujcie płyty, chodźcie na koncerty, a wszystko będzie dobrze. Super. Dzięki. Dzięki.